Na jak to się nazywało? W ogóle... Jezus Maria, przepraszam za ten głupi telefon. Dobra, przepraszam, rzucam baterię, moi drodzy, do świetnika. Trafiłem! Trafiłem do świetnika! Przysięgam, nie wiem, czy to widzieliście, ale trafiłem baterią. Baterią z telefonu Czyli witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Clash Royale. W dzisiejszym odcinku naprawdę działo się mega dużo. Będziecie wiedzieli, o co chodzi z tym śmietnikiem i dlaczego moja bateria od telefonu jest w tym śmietniku. Tak, to dzisiaj się działo na dzisiejszym odcinku. Oraz to, że ogarnialiśmy sobie dużo rzeczy, które są związane właśnie z Clash Royale, jak grać w tym sezonie oraz jakie karty są teraz mocne. Tak więc oczywiście dzięki wielkie za wszystkie łapki w górę oraz komentarze. No i widzimy się właśnie w kolejnym odcinku. Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Bardzo przepraszam, ale nie wiem, dlaczego znaleźliśmy się właśnie podczas samego meczu. Nie mam pojęcia, o co tutaj w tym chodzi. Widzę, że tutaj Nightwitchkę mi... Znaczy nie, Nightwitchkę to ja mam, ale musimy, czekajcie, musimy tutaj chyba bandytkę trochę przyspieszyć za wymiarę. Czekajcie, o Jezu, aż telefon. Ja nie wiem, co się dzieje, moi drodzy, w tym momencie, że tak mocno wleciliśmy, babcia dzwoni. Boże, co się dzieje tutaj, moi drodzy? Dymy są straszne, ale jakoś sobie poradzimy. Czekajcie. Uwaga, uwaga, ta Nightwitchka jest jednak nie za dobrem pomysłem tutaj. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego ja gram to. Coś kliknąłem, przysięgam, że nie było takich opcji, jak ja, wiecie, jeszcze grałem tak w Clash Royale. Coś kliknąłem i totalna zadyma się tutaj jakaś włączyła. Dobra, cyk. Ale czy to będzie Gites Amarenes? Oj, wątpię, że to będzie Gites Amarenes. Oj, bardzo w to wątpię, moi drodzy, mili państwo. Ale czekajcie, tutaj lecimy sobie z Wizardziszczem. No i patrzcie, patrzcie, kto obroniliśmy. Jeszcze tutaj damy sobie łapki w górę. Damy sobie, moi drodzy, chyba jeszcze kolektor, bo wydaje mi się, że kolektor będzie jak najbardziej tutaj w porządku opcją. No i lecimy, prawda, tutaj na prawą stronę. Jeszcze nas tutaj zwykły Wizardzik poleciał. Dobra, golema sobie wystawiamy w tym momencie, prawda, po lewej stronie. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście jak najbardziej w porządku. Dajemy sobie najciuczkę, żeby jak najwięcej tworzyła nam tych swoich wariacików kochanych. Czyli oczywiście tych, jak one mają? Nietoperzy. Dobra, i Wizarda sobie też wystawimy. Przerolujemy szybciutko, żeby dać kolejny kolektor. Moi drodzy, trzy kolektory mamy, a zaraz będziemy mieli już w ogóle, już totalnie koks będzie. Dobra, ale golema trzeba tutaj zdecydowanie. Golem, panie golemie. Dobra, i panie zapie. Oj, gdybym trochę szybciej tego zapadał może, no to byłoby bardziej kozak. Ale i tak nie jest najgorzej. Dobra, dawaj tutaj Nightwitchka. Dobra, dymy są, moi drodzy, oj, nie wiem. Trochę dymy, trochę naprawdę są dymy. Ale na spokojnie, powinniśmy sobie to na spokojnie ugrać, tylko wystawię golema. O Jezu, jest potrójny eliksir teraz jest, dobra. Dobra, wystawiam golema, wystawiam tak sobie, wystawiam sobie. Co za gościu, co za tutaj Jezu, co się dzieje, proszę państwa. Dobra, o nie, co ja robię. Dobra, dawaj golem. Nie, przegrałem. Co ja zrobiłem? Przegrałem, moi drodzy. Za szybko te karty mi leciały. Ja nie zdążyłem w ogóle myśleć i myszką ruszać. Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Bardzo was za to przepraszam. Ale wiecie, co ja chciałem zrobić? Ja chciałem, moi drodzy, dać testową grę. Na stronie głównej wchodzisz tam na trzy paski i jak główny masz tam napisane. On nie rozumiem, o co chodzi, Fabian. Czekajcie, jeszcze raz to przeczytamy. Na stronie głównej wchodzisz na te trzy paski. Okej, na te trzy paski wchodzę. Dobra, i tutaj mam... O, dobra, dzięki mordeczko. Dzięki mordeczko. Oj, dlaczego nie mogę pisać? Halo? O, mogę. Coś laguje, co się dzieje, moi drodzy, w dzisiejszym dniu? Dzięki mordeczko, będziesz pozdrowiony na odcineczku. Napiszę mu szybciutko, moi drodzy, i lecimy do tego, co mieliśmy lecieć. Czyli zagramy sobie jeszcze, moi drodzy, Classic Challenge. Przygotowania pełną parą tutaj do tego Archer Challenge, więc będzie naprawdę jak najbardziej spoko. Tak więc lecimy, z czym zaczynamy? Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy zacząć sobie z Dark Princikiem po prawej stronie. O, widzę, on też zaczął z Dark Princem, więc no, ciekawie. Dobra, Dark Prince versus Dark Prince, tylko jak na razie chyba nie mogę nic zostawiać, no dokładnie, niestety. Niestety byłoby to na pewno niepoważne z mojej strony, gdybym coś dostawił. Oj, zapik, dobra, zapik, moi drodzy, wpadł. Lecimy sobie z kolektorem, mam nadzieję, że on mnie jakoś za mocno nie skontruje, bo on może wystawić golem. O kurde, poisonisko mi tutaj wystawił. Nie za dobrze, moi drodzy, nie za dobrze, ale lecimy i się tutaj nie przejmujemy. Widzę, tutaj nam golema wystawił. Ojejku, co ja tutaj robię, moi drodzy? Mam nadzieję, że nie będzie problemu, bo czekajcie, chyba mi coś zmuliło. Nie, nie zmuliło, wszystko jest w porządku. Teraz wystawię sobie tutaj golemiarza, tak zwanego zadymiarza. Okej, widzę, że golem na golema poleciał, więc no tak trochę.
nieciekawie, tylko tak, czy się będziemy bronili, czy będziemy raczej sobie atakowali tą prawą stronę. Spróbujmy się obronić, wydaje mi się, że on też raczej będzie się chciał bronić, więc zobaczymy, jak to, moi drodzy, tutaj będzie. Dam sobie jeszcze tutaj Ace Wizarda, który powinien dosyć ładnie tutaj czyścić jeszcze, tak na dodatek. Ojej, ojej, tutaj kupcę klej. Dobra, nie jest najgorzej, moi drodzy. Chociaż zap, oj, ten zap, kurde. Ten zapik tutaj nie za dobrze wleciał, moim zdaniem. Tam widzę, że gościu lumberjackiem się broni, więc to też troszeczkę nie jest dla nas na korzyść. Bym powiedział nawet, że na bardzo niekorzyść. Ale, moi drodzy, no też nie jest aż tak tragicznie. No nie możemy aż tak też przesadzać, prawda? Bo tragicznie nie jest, bo wyszło jeden za jeden. Trochę on bardziej nas spuszował, ale to też nie jest jakiś wielki problem. Tutaj sobie damy sobie tego właśnie Ice Wizardzika, więc powinno być jak najbardziej spoko. O Jezu, ta bandytka! Shit, kurde, no. No trochę nie za dobrze wyszło. Ta bandytka, no nie za fajnie, moi drodzy. Dobra, Nightwitchkę sobie tutaj ładnie bije. Spoko jest. Tylko teraz tak, panie Janie Kapitanie. Tutaj na pewno nie będzie aż tak nie będzie aż tak ciekawie. Dobra, walniemy sobie tak. Walniemy sobie. Oj. Ajajaj, karamba. Kurka wodna, moi drodzy, kurka wodna, jak to się mówi po francusku. No nie za dobrze, dobra, bandytkę. Nie, Nightwitchka, moi drodzy. Oj, przegrałem to. Ale dostałem w ciry, że tak powiem, nieładnie. A kurde, blaszka, no. Good game. Pokonał mnie, moi drodzy, pokonał mnie jak ruskie masełko tutaj, niestety. Dobra, damy sobie, bronimy się tutaj jeszcze, panie. Co, ja się bronić nie będę, myślisz? Dobra, lecimy z koksem, patrzcie, my to jeszcze wygrywamy. Nie, no nie mamy szans już to wygrać, bo już golem nam raczej powinien dojść. Ej, ale halo, panie golemie. Tutaj, czekajcie, moi drodzy, może jeszcze coś się uda podziałać. Jakiś super mega dobry push zrobić. Chociaż w to wątpię, ale... Ale kurde, wszystko jest możliwe, moi drodzy. Dobra, czekajcie. Nie, to jest już jednak niemożliwe. Chociaż jakbym tutaj zrobił zapa. Jakbym zapa zrobił. Nie, to jest niemożliwe, bo zobaczcie, on ma bardzo dużo eliksirów, on się może bronić. Teraz w tym momencie sobie po prostu wystawi poisona i jest good game. W takim razie wygrałeś, mój drogi kolego. Zagrałeś to lepiej. Druga walka, moi drodzy, na dzisiejszym odcinku przegrana. Ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Drugą walkę dzisiaj przegrywamy, no i... No trudno się mówi, tak? Przygotowania pełną parą. Trzeba jak najbardziej się tutaj przygotować na kozaku do tego pojedynku, który będę toczył na jak to się nazywało? W ogóle... Jezus Maria, przepraszam za ten głupi telefon. Dobra, przepraszam, rzucam baterię, moi drodzy, do świetnika. Trafiłem do świetnika. Przysięgam, nie wiem, czy to widzieliście, ale trafiłem baterią. Baterią z telefonu trafiłem do śmietnika. Nie mam pojęcia, jak to się stało. W ogóle nie wiem, dobra, co się dzieje na tym, moi drodzy, odcinku? Gdzie na... A kanał masz jaki? Co, gościu nawet nie wie, że ja nagrywam na YouTubie, jest w moim klanie? Co się dzieje dzisiaj, moi drodzy? Ten odcinek to jest jakieś jedne wielkie szambo, jak to się mówi. Nie, tak sobie powiedziałem. Jeszcze nie nagrywam, ale chcę założyć kanał, mordo. A ty masz? Dobra, zapytam się go w ten sposób. Zobaczymy, co kolega odpowie. Dobra, moi drodzy, teraz musimy coś wygrać wreszcie tym deckiem, tak? Lecimy z koksem, zagrajmy sobie Sudden Death Battle, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że uda się tym deckiem coś wreszcie wygrać, bo jak na razie jest lipencjusz. Dobra, lecimy, bandytkę sobie wystawimy, ja go teraz przycisnę tutaj do pieca. Zobaczymy, czy gościu coś odpowie, czy on raczej nie odpowie. Dobra, panie Janie. Dobra, damy sobie Ace Wizarda. Ty, gościu, o Jezu, już myślałem, że on tak dużo bije. Nie za fajnie jest. Dobra, zap. Dobra. Oj, panie kapitanie, tutaj niezbyt fajnie tutaj, żeś wleciał pan. Oj, niedobrze, jeszcze zamuliłem, moi drodzy. Jeszcze zamuła tutaj wleciała z mojej strony konkretna. Dobra, ale wystawimy sobie jak tutaj gdzieś daleko na Twitchkę. Tutaj, okejos, kompanieros i cyk. I sykalafon powinno być, totalnie sykalafon. Dobra, patrzcie, sobie tutaj jeszcze go spowalniamy, oponencika tak zwanego. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej, dawaj, żeby ta bomba nie wybuchła mi. Ice Wizard, kurde, Ice Wizard dostał, ale to nie był aż taki dobry DMG. Dam sobie tutaj rączki do góry, moi drodzy, podnosimy, dobra. Ładnie, mamy to. I teraz tak, golem na drugą stronę. Aha, bo to do jednej wieży się gra. Ty, to ja gościu, aha, bo jest overtime. Ja gościu nie wiedziałem, dobra, to się śmiejemy z gościa. Ja w ogóle nie wiedziałem, że tu się gra do jednej wieży, dobra. Wygraliśmy to, co my tutaj mamy? Odbieramy jakieś nagrody, moi drodzy, Goblin Cage'a mamy. Nie wiem, co tu się naprawdę dzieje w tym momencie, dobra. Dawaj mi tą kartę. Okej, jest całkiem spoko, moi drodzy. Wygraliśmy sobie przed chwilą jakiś meczyk. Ale wydaje mi się, że
fajnie byłoby. Nie, ale spoko, napisz tu jak będziesz miał. Ok, jak będę miał, to napiszę, moi drodzy, jakiś Fabian tutaj wariacik, nie wie, że ja w ogóle nagrywam na YouTubie, nie wiem, co się dzieje w tym odcinku. Tak więc, moi drodzy, lecimy sobie jakimś może innym deckiem. Ten deck będzie dobry. Dobra, próbujemy, moi drodzy, bowler. Ja lubię grać bowlerem, nie wiem jak wy, napiszcie, czy wy w ogóle lubicie bowlera, czy szanujecie go jako kartę, bo jestem mega, mega ciekawy, prawda, co sądzicie o tak zwanym bowlerzysku tutaj kochanym naszym. O Jezus Marian, dobra, patrzyłem czy się nagrywa i niestety troszeczkę tutaj lipka wleciała, ale nie jest najgorzej. Dobra, widzimy, że tutaj Giant Lesa gościu musimy mu dać, bo gościu zaczyna świrować. Dobra, nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy. Graveyard, dobra, Graveyard powinien gościa tutaj wykończyć, wydaje mi się. Dobra, ciśniemy, ciśniemy z nim, tutaj z wariatem. Dobra, golem, golem tutaj wleci raczej. Raczej golemiarz tutaj powinien rozpierdzielić to towarzystwo. Oj, golem. Żebyś tutaj za bardzo nie przyświrował pawiana. Dobra, mam nadzieję, że on sobie poradzi. Oj, oj, dobra, udało się, moi drodzy. Bacy, bacy, baciki tak zwane. No i tutaj niestety nie wystawię tego graveyarda. Oj, ty żulu alpejski, ty żulu. Ty żulu trygonometryczny. Dobra, czekajcie. Ja muszę to jakoś ograć, muszę to jakoś ograć. Wystawię bowlera. Wystawię poisona. Dobra. Zobacz, ojejku, panie, Janie kapitanie, no to nie za dobrze. No to już dostałem wciry już dostałem, moi drodzy, tak mi się wydaje. Chociaż, no, no powiedzmy, no nie jest najgorzej, ale mogło być oczywiście, że lepiej, ale... Ach, jeszcze mi wleciał ten princep, kurde no. Niedobrze. Niedobrze, panie. Dobrze. O Jezu, mogłem te bacy wystawić, ale chciałem, prawda, coś ugrać tutaj ciekawego. Dobra, czekajcie, mamy zaraz double elixir, więc jakbym wystawił Gianta może po lewej stronie. Dobra, jazda z tym Giantem tam. Może? Tornado, tornado? Tornado, dobra. Tornado lecimy. Mamy, tornadko wleciało, dobre. Tutaj sobie bacy po... Aha, czyli kolega już się nie broni po prostu. Okej. Okay. No to nie wiem, nie wiem co teraz, moi drodzy. Dobra, bowlera sobie dajemy. Bowlera dajemy i się nie przejmujemy, tak? Dobra, zobaczmy, bo on ma nadwyżkę eliksiru zapewne teraz, więc musimy to jakoś w jakiś sposób wykorzystać na pewno. Okej. Może jakbym to zrobił w ten sposób. W ten sposób i tutaj u graveyarda. Dobra. To nie będzie najgorszy zap. Okej, mam graveyardzika. No, panie, ja nie. No kurde, nie poszło, nie poszedł, moi drodzy. Kolejny meczek nam tutaj nie poszedł. Aj, niedobrze, dobra. Mega Minion, tankuj to, wariacie. Dobra, moi drodzy, nie, no to się nie uda. To się nie uda, kolejną walkę przegraliśmy. Kurde, co się ze mną dzieje, moi drodzy. Ta przerwa nie zrobiła dla mnie zbyt dobrego. Oj, 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 nawet jednej wieży nie zgarniemy. Nawet jednej wieży, moi drodzy, nie zgarniemy. Dobra, żeby tylko tego nie przegrać na 3. Dobra, gościu. Nie, przegramy to na 3. Nie, gościu. Nie, ale dostałem. No niedobrze, moi drodzy, niedobrze, że tak dostaję cały czas, bo tutaj, wiecie co, trzeba się skupić, teraz wygrywamy. Teraz na pewno wygramy, moi drodzy, ja wam to obiecuję. Teraz na pewno wygrywamy, tylko tak, musimy sobie na pewno wziąć jakiś dobry deck. To jest, tak, to jest dobry deck. Ja takie deki lubię, tym, moi drodzy, wygrywamy. Robimy gościa, moi drodzy, na dwie kronki. Teraz naprawdę wam obiecuję, że tutaj lecimy, prawda, z tym koksem. Dobra, wydarłem się trochę, ale wiecie, musiałem się, tak wiecie, nahypować, jak to się mówi. 9 level, dobra. Dawaj, kolego, dawaj. Zobaczymy, co potrafisz tutaj. Zadymiarz trygonometryczny. Lecimy, hunterzyce dajemy. O ty, panie. O ty, panie, kapitanie, ty. Czekajcie, czy da się jeszcze Hograidera przeciągnąć? Dobra, da się, spoko. To gitara. Wali tutaj, wariacie, dobra, super jest. Okej, okay, well played, dzięki, dzięki bardzo. Pozdrawiam cię serdecznie, koleżko. Dobra, jazda, panie. Zap. Dobra, zapik trochę za późno wleciał, mogłem go trochę szybciej dać, ale też nie jest najgorzej, moi drodzy, naprawdę. Mogło być gorzej, tak więc cieszmy się z tego, co mamy. W ogóle picie mi brakuje, nie wiem, gdzie jest moja woda, nie mam pojęcia, ale też nie jest najgorzej. W ogóle tam jest śmietnik, jakby ktoś nie wiedział, wrzuciłem tam baterię ogólnie, więc no, trochę dymy są, trochę dymy. Dobra, dajemy Ice Golema, czy nie dajemy? Dobra, dajemy sobie Ice Golema, o, okej, okay, thanks, thanks, thank you. Ej, coś zamoliło, halo, widzieliście to? Jakie ty? Co się dzieje na tym odcinku? Serio, nie mam pojęcia. Dobra, a i spiercik będzie tutaj dobry? Nie, wiecie co? Raczej dajmy sobie gwardcy, żeby właśnie one tutaj poszły. Ale coś laguje tutaj. W ogóle nie znam tej karty, co ta karta robi, halo? Halo, co ta karta robi, panie? W ogóle, co jest?
Ja nie wiem, co karty robią jeszcze. Dobra, zap. Zap będzie tutaj dobry, będzie dobrą kontrą. O, jednak nie będzie dobrą kontrą. Aj, karamba. Aj, karamba, powiem wam, moi drodzy. Jeszcze Lumberjacka dostawi pewnie. Bo on chyba miał Lumberjacka. O Jezus. O Jezuśku, kochany. Co tutaj się dzieje? Dobra. Dobra, ograliśmy wariata. Ładnie, moi drodzy. I teraz tak, potrzebujemy zrobić jakąś taką totalną zadymę. Tak więc puśćmy sobie na prawą stronę Huntera, bo wydaje mi się, że to nie będzie najgorsze. Prawa strona Hunterzyca wlatuje. Ja sobie puszczam tutaj Hograidera i puszczam Poisona od razu. Od razu Poison. Dobra, zobaczymy, jak to. I co jest? Co mnie tak spowolnił? Panie, ty, chłopie, co ty sobie tam wyobrażasz? Co jest? Czemu mnie to aż tak spowolniło? Co jest grane w ogóle? No nie, no co to, co tu chodzi? Dobra, czekajcie. Dobra, Hunter. Hunter, podziałasz. Podziałasz. Strzelaj! Strzelaj, Hunter! O Jezu, co się dzieje, moi drodzy? Ja nie wiem, co karty robią. Jakiś gość mnie w ogóle spowolnił totalnie. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Jakieś dymy. O Jezu, już mnie dobił tutaj wariat. Dobra. Dawaj, nie spowalniaj mnie teraz. Proszę, nie spowalniajcie mnie. Dobra, nara, chłopaki. Chłopaki i dziewczyny. Dawaj, biegnij, Hograider. No nie, przegrałem. Kolejną warkę, nie. Co się dzieje, moi drodzy? Ja w ogóle jeszcze kart nie ogarniam. Ja kart w ogóle jeszcze nie ogarniam. No jest trochę nie najlepiej, ale spokojnie, moi drodzy. Nauczymy się wszystkiego, będzie wszystko jak w najlepszym porządku. Przegrałem kolejną walkę, tak? Dobra, to przegrałem, to jest git. Bo ja chciałem, moi drodzy, zagrać sobie w ogóle. Ten odcinek miał być poświęcony właśnie właśnie był poświęcony temu, żeby zagrać tą marczerką, więc no trochę dziwny odcinek, ale moi drodzy, nie jest najgorzej. Dobra, co bierzemy sobie tutaj? Weźmiemy sobie na pewno, co to za rybak. O, a wiem, dobra, rybaka jeszcze kojarzę. Ten gościu to jest legenda? O kurde, jak się pozmieniało w tym Clash Royale, naprawdę. Mega się pozmieniało. Dobra, weźmy sobie tą kartę, weźmy sobie beczki nie będziemy brali, weźmy sobie golema. Weźmy sobie na pewno jeszcze kolektorka tak zwanego. Dobra, to ciekawe, czy ona bije na powietrze, bo w ogóle tego nie sprawdziłem, tak szczerze wam powiem, czy ona bije na powietrze, czy nie. Weźmy sobie na pewno jeszcze coś powietrznego musimy mieć, więc na powietrze coś. Baby Dragon, no nie, raczej Baby Dragona nie chcę. Chciałbym coś takiego bardziej, czekajcie. Może to bym wziął? To by było całkiem... A nie, arczerki weźmy. Weźmy sobie arczerki. Gdzie są arczerki? Nie można brać arczerek? Nie, można, można. Weźmy sobie arczerki. Weźmy sobie w ogóle... Posegregujmy te karty pod względem, prawda, eliksiru. Coś do szybkiego do rolowania weźmiemy. Coś szybkiego do rolowania. Możemy nawet wziąć jeszcze to i zapa. Ciekawe. Ciekawe, jak to wypali. Czy to w ogóle wypali? Tak mi się wydaje, że to może nie wypalić, tak szczerze. Ale czy próbujemy, czy nie? Dobra, spróbujmy, zobaczymy, co to będzie, prawda? Jak już przegrywamy, to przegrywajmy dzisiaj cały czas, a nie, że będziemy tutaj robili z siebie głupków, prawda, moi drodzy? Tak więc lecimy, moi drodzy, i na pełnej, tak? Na pełnej tutaj Ejspircik wlatuje. O, fire cannon. Dobra, ładnie. Szkielety. Dobra, i tak. Ej, co jest? Halo. Co jest? Jak gościu ograł w ogóle? A nie, to na hita w ogóle mnie rozwaliło. Dobra, to nie ograł, wcale nie ograł, moi drodzy, bo... Ups. Ale dostałem, dobra. Ajajajajajajajaj. Co tu się dzieje? Dobra, moi drodzy, golem taki trochę na jolo zbyt bardzo wystawiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, elektro tutaj świra dajemy. Dobra, elektro świrze, podziałaj coś, błagam cię, elektro świrze. Dawaj, damy tutaj fire, tutaj wariacika. O nie, szkieletony. Dobra, ładnie. Super, moi drodzy, radzimy sobie, radzimy. Dawaj, golem, rozwalaj. Golem, wierzymy w ciebie, po prostu jesteś totalnym koksem, golemie. Mam nadzieję, że prawda tutaj podziałasz, dajemy sobie arczerki. Ops. Ops, arczerki. Dobra, ładnie, moi drodzy. Ale ładnie tutaj ograliśmy tego gościa. Dobra, mamy pierwszą wieżę. Rączki do góry, oczywiście, że tak. Mamy pierwszą wieżę, tak więc jest jak najbardziej spoko. Jeszcze tutaj powinniśmy zadać jakieś DMG, więc to też będzie naprawdę dużo. Naprawdę ta karta jest dobra. Ta karta jest dobra, nie jest to jakaś taka, wiecie, może mega, mega najlepsza karta, ale też nie jest jakaś zła. Dobra, damy sobie coś takiego. Damy sobie fire wariacika chyba. O Jezu, ja w ogóle nie wiem, jak ten wariacik jeszcze działa, szczerze. Okej. No jak to działa? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia, jak to działa.
Ale spokojnie. Damy sobie golem. Oj, golem? Dobra, nie! Dobra. Dobra, biję w gole. Ojejku, ojejku, co tu się stało w tym momencie, moi drodzy? No nie najlepiej jest, panie Janie kapitanie. O Boże, oj karamba, powiem wam. No nie jest najlepiej, dobra. Musimy dać tutaj gdzieś elektroświra, dajemy elektroświra sobie. Dzień świra, elektroświra. Dobra, nie powinno być aż tak źle. Dobra, damy sobie spircika. Okej. Okej, os. Dawaj, panie. Dobra, ale on mi balona da chyba. Oh shit bro, on mi da chyba balona. Oby nie. Dobra, oby nie, moi drodzy. Zap. Dawaj tam zapa, ładujemy, panie. Dobra, moi drodzy, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Wchodzimy tam golemem jak na bombsite'a. Dobra. Dobra. Jest git, jest git, jest totalny gicior. Dobra, kolejny fire, tutaj cracker. Kraken tutaj, moi drodzy, wlatuje na bita. Fire spierci kolejny, dawaj gościu. Lecimy, lecimy z gościem, moi drodzy, szkieletony. Zapik, zapik tam wlatuje, dobra, ładny zap. Dobra, firecracker, moi drodzy, kolejny. Ile tych firecrackerów już mamy? Dawaj, firecracker. 3 firecrackery miałem na mapie. No super, dobra, good game, moi drodzy, good game. Udało nam się wygrać, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że wam się oczywiście on spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli też, jeżeli nie, to też. No i moi drodzy, lecimy dalej, tam był, żegna się z wami Śmietnik, a ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, no i cześć.